W dzisiejszym odcinku cheater dał sobie admina. Serio, oglądnij do końca, bo jest to bardzo mocny odcinek. Ojojoj, widzowie, Hubert 2922 pokazuje, że ma cheaty, widzowie. Czekajcie, tepnijmy się do niego. Gdzie on w ogóle jest? Ty, on gdzieś poszedł. Czekajcie, TP Hubert 2922. Czekaj, on tutaj jest, widzowie. Wiecie co? Ty, on ma cheaty, widzowie, ty. Czekajcie, weźmy go tutaj na jakieś miejsce tutaj, proszę bardzo. Dawaj go tutaj, dawaj go. Widzowie, na moim serwerze acmc.pl nie wolno cheat. Widzowie, czekajcie, ja nie wiem jaki on ma cheater, on chce ze mną screenshota, mordo. Na czacie pisało, że latałeś, a ty nagle chcesz screenshota. Widzowie, w dzisiejszym odcinku sprawdzamy cheaterka. Proszę bardzo, napiszę siema, podaj DC. No tak, podaj Discorda. Widzowie, podaj Discorda. Nie wiem czy on ogarnia, że ja go mam tutaj dlatego, że cheatuję, ale niech ma tabliczkę. I widzowie, co? Jak on w tym czasie podaje Discorda, z tyłu za mną pisze tabliczkę, wy zostawcie łapkę w górę i suba. I co, lecimy do tego ziomeczka sprawdzić go, jakie on ma dokładnie cheaty. Czy on coś ma, widzowie? Sprawdźmy. Dobra, chwila, cześć, okej. Dobra, widzowie, patrzcie, nazywa się ten typek na Discordzie TDG Banana Nana. No nie banana, tylko banana nana, dobra. Wysłałem mu zaproszenie do znajomych i widzowie, dobra, czekamy. Halo? Siema. Siema, Huber, co tam, morda? Co tam u ciebie? No dobrze. Grasz sobie na CMC, tak? Widzę. Zbierasz sobie pewnie drewno, kopiesz sobie normalnie tutaj, jak to się mówi, kopiesz sobie na legitu oczywiście pewnie diaksy, nie? I grasz sobie po prostu. Ja mogę ci nawet pokazać. A, nie masz, ale co możesz mi pokazać, jak grasz czy co? Nie mam X-Raya po prostu. A, czyli już wiesz, że niby tepłem się do ciebie, a może po prostu chciałem z tobą porozmawiać, stary. A to ja widzę, że ty już chcesz się wymigać, stary. Kto się tłumaczy, ten jest winny. Jest takie przysłowie, chyba. Stary, możesz mi udostępnić swój ekran? W ogóle powiedz mi, czy ty cheatujesz, bo ty już chyba wiesz, o co chodzi. Cheatujesz? Latasz, nie cheatuję, mówię. Latasz jakbyś miał owsiki, nie powiem, takie ten. Słuchaj, stary. No. Powiem ci tak, na czacie wyświetlało mi, że ty ma podobno używasz nielegalnych aplikacji i to jest zakazane, stary, naprawdę to jest zakazane. Jesteś cheaterem, hakerem czy nie? Nie. Nie jesteś, no dobra, a jesteś w stanie pokazać mi swój ekran? Bo to by było bardzo... Ja rozumiem na telefonie, ale... A jesteś na telefonie, to możesz pokazać ekran na telefonie, nie? No trzeba będzie sprawdzić, stary, czy to jest prawda czy nie, bo ja tutaj mam wszystko, no wiesz. Jak się? No, kamerkę po prostu włącz i pokaż, nie? No, wiesz, kurde, trzeba sprawdzić po prostu twoją wiarygodność. O, ładuje się już ekran, bardzo pięknie. I dobra, możesz pokazać monitor, nie? W sensie, możesz pokazać monitor. Oj, dobra. Pik, pik, wow. A pokaż lewy górny róg, stary, Minecrafta. Bo widzę, że tutaj pokazujesz, ale czekaj, pokaż kamerką. Kamerką trzeba, kamerką. Tak? Ty w ogóle masz Discorda przecież na kompie, to dlaczego do mnie dzwonisz z telefonu? Przecież widziałem tam, pokaż pasek. Na kompie mi nie ten, jakby mikrofon nie działa. A, rozumiem. Ale pokaż bardziej do lewa, bo tutaj nic nie widać, stary. Masz cheaty czy nie? Nie mam. Nie masz na widzisz? Pewno? No, ale weź, zmień może kamerkę, żebym widział ten, bo ty nie pokazujesz mi gum ten. Pokazujesz mi tak lipnie. Jak możesz to weź, obróć tą kamerkę. A, dobra, tutaj jest, dobra, bo ja... Nie ogarniam na telefonie tego. No dobra, dobra. O, ale oddal trochę, stary. O, co tutaj pisze? Czekaj, Minecraft gra wieloosobowa. Serwer zewnętrzny, 1.19. A pokaż mi twój launcher, jaki masz, stary. Bo jestem naprawdę bardzo ciekawy. Twój launcher, jaki jest z Minecrafta, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy. Mam T-Launcher, takiego mam. T-Launcher? Java Edition. A pokaż mi twoje... Czy nie masz innego gdzieś tutaj launchera? Nie masz innego jakiegoś? Stumble Guys masz, dobra, tu masz Minecrafta. A daj na prawo, żebym widział wszystko, bo może tam gdzieś masz jakieś. Na prawo na monitorze, no. O. Nic nie masz. Ale jest. Ej, stój! Daj na prawo. Daj na prawo, stary. Co tu robi papier toaletowy? Dobra, spoko, w sensie, no rozumiem. Gdzie jest jakiś. Nie, są chłopaki, bo chory. A, rozumiem, chory jesteś. Kurde. Powiedz mi, dobra, możesz otworzyć kosz, no. Stary, możesz mi powiedzieć, dlaczego ten pokazywało mi ciebie na cheaty? Dlaczego, że ty masz cheaty? Podobno mi pokazywało. Dlaczego tak myślisz? Co? Serio? No, a weź daj Minecrafta jeszcze raz. Tak, teraz myślisz, że serio, nie? Dobra, daj escape. Escape. Normalnie. No tutaj jest. Tak, no i dobra, no stary, włącz cheaty. Serio, jak mi przyznasz się do cheatów, stary, nic ci nie zrobię, naprawdę. Przysięgam, że nic ci nie zrobię. Przysięgam ci. Dam ci 30 mystery box. Ja mogę ci paczki zasobów i tutaj. No dobra, nic nie masz.
Ja cię kręcę. Dlaczego mi na czacie pokazywało, że masz cheaty, stary? No nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, nagrywasz odcinek w ogóle? Proszę? Nagrywasz odcinek? Tak, nagrywam, stary, no bo mi na czacie pokazywało, że ty masz cheaty. To jest trochę podejrzane, kurde. Trochę to jest podejrzane. Czekaj sekundkę. Widzowie, patrzcie, ziomeczek nie ma cheatów. Mi się wydaje, że on gdzieś się ma schowane. Ale widzowie, wiecie co? Przygotowałem komendę, która sprawi, że po prostu nadam mu właściciela. Serio, on będzie tutaj pisał właściciel Hubert 2922 i powiem, że ma jakieś cheaty. Widzowie, wiecie co? Za chwilę odpalimy tę komendę i jestem ciekawy jego reakcji. Naprawdę, dobra, czekajcie. Uwaga, czekaj, włączymy do niego. No, jesteś? Czyli na pewno nie masz cheatów w ogóle. Nic. Nic, a nic. 100%. Dobra, wejdź w otwórz tutaj, o. Nie. Dobra, stary, no to co? To trzymaj się. Jak coś, to do ciebie będę dzwonił w razie czego, dobra? Jak coś. Nie. Czyli nie masz cheatów, to dobrze. Dobra, widzowie, rozłączyłem się z nim i patrzcie to. On teraz normalnie będzie sobie grał, co nie? Ja sobie włączę Vanisha i zobaczymy, poobserwujemy go, co on tutaj robi. A ja mam tajną komendę, która nazywa się nada123 i po prostu wpisujemy jego nick, czyli Hubert2922 i w tym momencie nada mu się za chwilę właściciel. Patrzcie, on sobie gra i myśli sobie, że wszystko jest git, a za chwilę go sprankujemy, że kurde, stary, ty masz jednak cheaty, dałeś sobie admina. Ja powiem, co ty odwalasz? No to będzie, widzowie, śmieszne, nie? Patrzcie to, on sobie chodzi w ogóle na tym. To jest jakaś wioska. Ale nie idzie do niej, no bo w sumie po co? W porządku, widzę, że tutaj sobie chodzi. Dobra, uwaga, wpiszmy tą komendę, widzowie. Nadaj 123. W tym momencie dopiero prank się zaczyna, widzowie. Uwaga, nadaj 123. Patrzcie to, widzowie, typek ma właściciela. Właściciel Hubert 2922. A patrzcie, na czacie widać go? Na tabie? Nie, nie widać chyba coś na tabie. Ale w porządku, patrzcie to. Właściciel Hubert 2922. Co on odwala, widzowie? Jakim cudem on ma właściciela, widzowie? Dobra, widzowie, trzeba będzie się pokazać. Napiszę, co ty odwalasz, patrz to. Wezmę mu sobie tak, o, i uwaga, napiszę, co ty odwalasz, patrz, co ty odwalasz, co ty odwalasz, masz admina, skąd, ej, dobra, nie, dobra, widzowie, dzwonimy do niego od razu, dzwonimy do niego od razu i będziemy się starać, że co on odwala, widzowie, dobra, dzwonimy, widzowie, jestem ciekawy, ale to będzie beka, sorry, ale dobra, uwaga, dzwonimy, napisał nie, przecież ma nad głową, halo, jesteś? Halo, no. No co ty masz, chłopie, nad głową właściciela? Co ty... Czemu ty masz... Napisz coś na czacie. Chłopie, co ty odwalasz? Patrz, masz właściciela. Co ty, chłopie, robisz? Masz na czacie właściciela. Cheatowałeś cały serwer, chłopie. Nie cheatowałem. Ej, dobra, weź ten, bo dostaniesz bana na IP i normalnie do sądu podam, nie? Nie możesz tak, ej. Stary, masz weź, nie rób nic serwerowi. Dobra, dogadamy się, stary. Tylko nie niszcz serwera, dobra? Nie niszcz serwera, bo serio, stary, strasznie... Ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś? Co? Nie wiem, ja nie wiem, o co tutaj chodzi nawet. No, wasz właściciela, stary, weź się przyznaj. Jakie ty masz cheaty, stary, że tu właściciela ci nadało? No napisz coś na czacie, elo. No chłopie... Albo coś. No masz, chłopie, masz właściciela na czacie, pisze. Nie używaj game moda, stary, błagam cię. Błagam, tylko nie używaj game moda. Ej, co ty pisz? Nie pisz nic. Nie pisz nic, stary, nie pisz. Ej, dobra, widzę, on nie ma... Nic nie pisze, spokojnie. On nie ma dostępu do game moda. Ej, a weź pokaż ekran, proszę, pokaż ekran. Ty masz, chłopie, jak ty to zrobiłeś? Ty masz jakieś cheaty? Ej, nie, dobra. Nie. Musisz się przyznać, że to zrobiłeś, bo będzie lipa, ja cię zgłoszę gdzieś, nie? Za to, bo to jest mocne, to jest dosyć mocne. Ja pierdzielę, co ty odwalasz? I ludzie, dobra, dam ci co chcesz, tylko weź zostaw serwer. Stary, weź zostaw. Proszę, nie no, ja wiem, że jesteś hakerem, jesteś największym hakerem, ale błagam cię. Proszę cię. Proszę cię. Nic nie zrobię. Proszę cię. Naprawdę, nie rób nic, błagam cię na serwerze. Dam ci co chcesz, dam ci, stary, wszystko co chcesz. Chcesz tego bedroka? Mogę ci dać bedroka. Chcesz mystery boxy? Dam ci mystery boxy. No, dużo, 1000 mystery boxów. 1000 mystery boxów, dobra. Dam ci, ale stary, nic nie zrobisz? A ty nie możesz sobie wziąć z game moda? Możesz, kurde, dobra, ale weź nic nie rób, błagam cię, dobra? Masz, nic stary. Nic nie zrobię. Proszę? Ja ci obiecuję. Nic nie zrobię. Nic nie zrobisz? Nawet nie wiem, o co mi chodzi. Jak nie wiesz, o co chodzi? Jesteś cheaterem, tak? Nie. Ej, ja pokażesz swój pokój, czy nie? Ale jak to pokój? No pokój, pokażesz pokój. Dla widzów. Po co? No nie wiem, bo jesteś hakerem, może masz jakieś stare ukryte easter eggi w tym pokoju, czy coś. Nie wiem, no... Nie wiem. No nie wiem. Dobra, widzowie, to była przesada, ale śmieszne to jest, widzowie. Zacięło go! No, stary, naprawdę, no... To nie będziesz pokazywał, nie? Czy chcesz pokazać? Bo to może jakiś cheaterem jesteś, stary. Nie będziesz pokazywał tajne dane zastrzeżone, ja pierdzielę, nie no, powiem ci tak, żeś przesadził z tym, że no, żeś opa, stary, dał. Co ty żeś odwalił, chłopie?
Ej, ale nie zhakuj mnie, proszę, nie hakuj mnie, dobra? Nie hakuj mnie, nie hakuj mnie. Co? No wiem. No to... nie będę. Ja pierdzielę. Ej, a powiedz mi stary, jak ty to zrobiłeś? Patrz, teraz wszyscy piszą na czacie, udają, że są adminem. Weź, tylko nie banuj nikogo, nie dawaj mi bana, nie pisz ukośnik ban, dobra? Proszę. No nie. Dobra? No nie. No nie co? No nie zbanuję cię. Dobra, ale... Dobra, nie banuj mnie stary, ale ja i tak muszę dać ci bana na IP, bo... nie dość, że masz cheaty, to jeszcze włamałeś się na konsolę serwera i dałeś sobie właściciela, stary. Dawaj. I zgłoszę to na tego, na policję chyba, bo włamałeś się na serwer, nie? No, wykorzystujesz błędy serwera. Lepiej sobie zabierz tą rangę i nie cheatuj, bo inaczej... no, zgłoszę cię na policję, nie? W tym momencie. Wiesz o to? Jak właśnie ty trolujesz znowu? No nie troluję, tylko pisało, że masz cheaty na czacie, a nagle, że... I nagle dostałeś, masz właściciela. Weź nic nie rób, dobra? No stary, nie. Właściciel w niewłaściwych rękach powoduje dziwne rzeczy. Nie rób tego, dobra? Nikt tego nie zrobił. No ja i tak cię zgłoszę, wiesz o tym. Zgłoszę cię. Za to, że cheatujesz i naraziłeś tutaj nas na firmę, nie? Normalnie. No. Firma ACMC-owska. No. Więc dobra. To co, zgłaszam to na policję, tak? Tą sprawę. Nie. Czemu nie? No, tylko przyjdzie do ciebie sąd i komornik i tyle, nie? Co się śmiejesz? No, masz opa, stary, jakim cudem? Nie mam opa, ja nawet nie mam komend. Jak nie masz komend? Dobra, nie, dobra, przesadzasz, banuję cię. Pun Hubert. Hubert. Nie no, dobra. Stary, to jest za dużo. Dobra, weź lepiej, stary, idź i nie wiem, no. Nie ten. Co ty? Gdzie ty poszedłeś? Na spawn. Na spawna poszedłeś? A, dobra. Nie no, widzowie, dobra, rozłączyłem się, zabrałem mu tą rangę. Widzowie, ja mam nadzieję, że on, jeżeli faktycznie miał cheat, to je odinstaluje i mam nadzieję, że się przestraszył. Jeszcze mu to powiemy i widzowie, co? To było śmieszne. Ej, dobra, tylko teraz tak serio, nie cheatuj, dobra, stary, na tym serwerze. Błagam cię, bo inaczej to zgłoszę na... Cheatowałeś? Przyznaj się. Nie, tak szczerze to ja ci mogę nawet powiedzieć szczerze, nie. No, bo inaczej to podam na policję, nie? I stary, wiem, że ty opa sobie dałeś, nie wiem jakim cudem, dobra, elo. Dobra, widzowie, zabraliśmy mu to, znaczy, no zabraliśmy tu właściciela tego fejkowego i co? No przynajmniej był, no przestraszył się w sensie takim, żeby na pewno nie cheatował.